Państwu, witam bardzo wszystkich serdecznie na drugiej edycji dziesiętnej Literatę w Raszynie. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wicewójta gminy Raszyn, pana Michała Kucharskiego. Oraz panią dyrektor Centrum Sportu Raszyn, dzięki której tu się znaleźliśmy i od wielu, wielu lat z nami w Raszynie aktywnie współpracuje, panią Katarzynę Tymaszewską. I z tego miejsca chciałbym poprosić panią dyrektor o oficjalne otwarcie dziecięcej bili karate i parę słów. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich sportowców, małych, większych, sędziów, trenerów, wszystkich gości, a przede wszystkim rodziców, którzy jak zawsze, niezależnie od tego, co by się działo, kibicują najmłodszym. Kochani, ja myślę, że to, że dzisiaj się tutaj znaleźliśmy, to są wielkie, wielkie wyrzeczenia i wielkie zaangażowanie rodziców. Dlatego teraz wszyscy bijemy i brawa i dziękujemy. Prosimy o kibicowanie. Dzieci prosimy o przepiękną grę, fair play w duchu sportu, ale przede wszystkim musimy podziękować organizatorom Krzysztof Chałupka i Jacek Chałupka. Wielkie brawa dla nich. Do oficjalnego otwarcia zapraszam wicewójta gminy Raszyn, pana Michała Kucharskiego. I kochani, dziecięca druga liga karate za chwilę będzie otwarta, ale zanim to zrobimy, odliczymy od 10 do 0. Wszyscy razem. 3, 4, 10.